Katowicach rozpoczął się proces Jerzego S., który jest oskarżony o to, że w sierpniu 2020 roku spowodował wypadek na drodze krajowej nr 88. Zginęło wówczas 9 osób, które podróżowały busem. Dziś oskarżony nie przyznaje się do winy. Do wypadku miało dojść w nieszczęśliwych okolicznościach. Najprawdopodobniej wskutek najechania, względnie uszkodzenia opony, samochód stracił stabilność. Nie potrafiłem go utrzymać, utrzymując kierownicę mocno w dłoniach, hamując. Zdecydowanie samochód poruszał się w lewo. Oskarżony stwierdził także, że wraz z żoną nie wiedzieli, że doszło do zderzenia z innym pojazdem. Żona oskarżonego zeznała, że wraz z mężem nie widzieli po wypadku innych uszkodzonych pojazdów. Będziemy dowodzili, że było tak, jak mówił oskarżony, albowiem w materiale znajdują się pewne elementy, które oczywiście skłoniły prokuraturę do zaprezentowania aktu oskarżenia, ale także materiały, które wskazują, że wersja oskarżonego, iż doszło do nieszczęśliwego, niezawinionego przez niego wypadku, jest prawdziwa. Zdaniem prokuratury Jerzy S. miał wyprzedzać swoim Volkswagenem samochód i nie zauważył, że z naprzeciwka nadjeżdża Renault Trafic. Gdy kierowcy próbowali uniknąć zderzenia, bus przewrócił się i zderzył z autobusem. Dziś prokuratura nie wierzy w wersję oskarżonego i wnosi o karę. 8 lat pozbawienia wolności. Ten czyn jest taką karą zagrożony. Wstępnie dokładny wymiar kary ustalimy po przeprowadzonym postępowaniu, ale na pewno będzie to kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Następna rozprawa odbędzie się w październiku. Przypomnijmy, do wypadku doszło 23 sierpnia 2020 roku pomiędzy Kleszczowem a Gliwicami, gdzie doszło do zderzenia 3 pojazdów: osobowego Volkswagena, busa i autokaru. Zginęło 9 pasażerów busa, a prokuratura winą za wypadek obarcza kierowcę osobówki Jerzego S. W najbliższą niedzielę mieszkańcy Rudy Śląskiej wybierać będą swojego prezydenta. Na finiszu kampanii, jak wskazuje sondaż dla Gazety Wyborczej, najbardziej liczą się 3 nazwiska. Gdyby wybory miały odbyć się dzisiaj, Marek Wesoły z poparciem PiS-u i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego mógłby liczyć na prawie 30% głosów. Drugi byłby Krzysztof Mejer z poparciem na poziomie około 27% głosów. Na trzecim miejscu byłby Michał Pierończyk z poparciem około 25% głosów. Ten sondaż pokazuje nam jedną rzecz. W niedzielę w Rudzie Śląskiej może wydarzyć się wszystko. Tak naprawdę nie ma tu zdecydowanego lidera, a różnice między pierwszą trójką kandydatów są minimalne i w granicy błędu badania. To oznacza, że w drugiej turze możemy spotkać trójkę kandydatów w 3 konfiguracjach. Dlatego mobilizacja w sztabach w ostatnich godzinach kampanii jest wysoka, tak aby zjednać sobie kolejnych mieszkańców jeszcze przed ciszą wyborczą, która rozpocznie się jutro o północy. Myśmy mieli wczoraj taką konwencję, gdzie przyszło prawie 200 osób i jestem bardzo z tego zadowolony, bo tam pokazałem, przedstawiłem mój program, powiedziałem, co zamierzam zrobić, wskazałem kwoty, jakie są potrzebne na realizację tego programu, że jest to program realny, program do zrealizowania do końca kadencji. Ta będzie równie krótka jak kampania wyborcza. Już teraz jednak wszystko wskazuje na to, że zanim do tego dojdzie, w Rudzie Śląskiej potrzebna będzie druga tura wyborów. Nie ma dla mnie znaczenia, z kim spotkam się w drugiej turze. Ja wiem, że w tej drugiej turze wybory wygram i że zostanę prezydentem Rudy Śląskiej, bo mam wrażenie, że udało mi się przekonać mieszkańców Rudy Śląskiej podczas tej kampanii, że mój wybór to wybór dobrego kierunku dla Rudy Śląskiej. Tak w tej chwili mówią praktycznie wszyscy kandydaci. Ich sukces zależy jednak od tego, który z nich jest w tych deklaracjach bardziej wiarygodny. Byłem na ulicach, codziennie rozmawiałem o tym mieście w każdej z dzielnic i z jednej strony to na pewno taki etap wyczerpujący, ale z drugiej strony dający dużo satysfakcji i nadziei na to, że mieszkańcy pozwolą mi zostać prezydentem tego miasta. Dobre rozmowy, pozytywny odbiór, przynajmniej ja mam takie wrażenie, mam nadzieję, że wynik w niedzielę najbliższą to pokaże. A wybory uzupełniające na prezydenta Rudy Śląskiej już 11 września. Siemianowice Śląskie walczą na swój sposób z groźną dla środowiska suszą hydrologiczną. Mowa o ponownym użyciu wody z miejskich basenów. Pomysł rodził się w taki sposób, aby zadbać o środowisko, aby tą wodę, którą w tej chwili mamy, dać jej drugie życie. Nie będziemy jej bezpośrednio spuszczać do kanalizacji, tylko będziemy ją ponownie wykorzystywać do takich przyziemnych spraw jak mycie ulic, mycie chodników.
W basenie takim znajduje się około 550 metrów sześciennych wody. Jej mniejsza ilość została wpompowana do specjalnych aut miejskich jednostek, które zajmują się na co dzień oczyszczaniem miasta. Jak mówią urzędnicy, taka ilość wody może wystarczyć nawet na około tydzień sumiennego czyszczenia ulic czy chodników. Dla nas to połączenie ekologii i oszczędności, bo z jednej strony woda to jest surowiec, który z roku na rok jest po pierwsze coraz droższy w eksploatacji codziennej, nie tylko w gospodarstwach domowych, ale właśnie w gminie. A po drugie fakt, że dysponujemy ogromnym zbiornikiem wodnym, nakazuje nam, żebyśmy po prostu myśleli o planecie nawet w tej lokalnej skali. Urzędnicy z Siemianowic Śląskich zapowiadają, że to nie ostatnia tego typu akcja i co więcej zachęcają inne samorządy do podjęcia takich samych kroków. Więcej pieniędzy na modernizację oświetlenia w Tychach. Dzięki temu ma być nowocześniej i przede wszystkim, co istotne w dobie kryzysu energetycznego, oszczędniej. Tychy otrzymały dziś umowę dotyczącą zwiększenia środków na realizację projektu od Marszałka Województwa Śląskiego. To 5 milionów złotych dofinansowania. To wszystko pozwala nam zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo pieniędzy i ta inwestycja, tak jak powiedziałem, przy tych cenach, o których mówię, zwróci się dosłownie w 2-3 lata. Przy założeniu, a pewnie one są prawdziwe, że ceny energii będą dalej rosły. Projekt modernizacji oświetlenia Tychy prowadzą od kwietnia 2021 roku, a prace mają potrwać do końca listopada. Łączny koszt inwestycji to prawie 15 milionów złotych. W dobie tych problemów, które samorządy przeżywają z uwagi na kryzys energetyczny, dodatkowe 5 milionów złotych do projektu to zawsze są dobre pieniądze, żeby je mądrze zagospodarować. Środki unijne pokazują, że jednoznacznie można robić dobre projekty i Tychy są liderem w wielu obszarach. W ramach inwestycji miasto wymieni łącznie ponad 1300 słupów i 2000 opraw. Dodatkowo zamontowanych zostanie ponad 70 słupów, które mają doświetlić przejścia dla pieszych. Od dziś w Tarnowskich Górach mieszkańcy będą świętować Dni Miasta i to z przytupem, bo impreza potrwa aż kilka dni. Na razie jeszcze widać, że scena jest w budowie, ale wszystko po to, by już wieczorem ugościć na niej zaproszonych artystów. Między innymi już wieczorem wystąpi Czesław Mozil wraz z grupą młodzieży orkiestry Śląskie Smyki. Wracamy do źródeł, bo pierwsze gwarki w 1957 roku trwały 4 dni. I my teraz po tym pandemii, po tej takiej przerwie dosyć długiej, upragnione gwarki przychodzą i zamiast 3 dni będą trwały 4 dni. Dziać się będzie bardzo wiele. Nie będziemy tu dzielić przyjezdnych na miejscowych, bo zapraszamy wszystkich. Widzowie telewizji TVS będą mogli śledzić wydarzenia w Tarnowskich Górach, bo zaplanowaliśmy wiele wejść na żywo z tej imprezy. Na antenie naszej telewizji Wśród Gwiazd podczas wejść na żywo m.in. Skaldowie i Roxana Węgiel. Zaczynamy nasze relacje już w piątek o godzinie 16:30, a zatem do zobaczenia. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym gwarkom jest tradycyjny niedzielny pochód, który powraca po paru latach. Ostatni odbył się w 2019 roku. Pochód gwarkowy, który odbywa się w ostatnim dniu gwarków. Jest to kolorowy przemarsz postaci historycznych związanych z Tarnowskimi Górami, które podążają najważniejszymi ulicami Tarnowskich Gór. Oprócz tego na rynku od dzisiaj aż do niedzieli odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących, jak i koncertów z udziałem takich gwiazd jak Skaldowie, Lady Punk, Smolasty, Mrozu czy Roxana Węgiel.